Dobry wieczór Państwu. Słuchajcie, chciałbym Was dzisiaj zainspirować do tego, jak budować marketing swojej firmy, jak sprawić, aby klienci chcieli angażować się w życie Waszych marek, chcieli obserwować to, co robicie. Dlatego, że z tego, co ja zauważam przy analizach różnych kampanii marketingowych, to wszyscy coś robią, a tak naprawdę niewiele firm może pochwalić się tym, że społeczność angażuje się, interesuje się życiem marki i tym, co marka ma do zaoferowania. Ponieważ mamy męski meeting, to chciałem Wam to pokazać na przykładzie jednej z firm motoryzacyjnych, którą obsługujemy marketingowo. Jeżeli chcecie, żeby firmy, ludzie angażowali się w życie waszej firmy w mediach społecznościowych, zastosujcie kilka strategii, o których za chwilę powiem. Jedna z nich to jest pokazywanie tego, co dzieje się u was w firmie. Gdybyśmy mieli wyświetlone na przykład dwa posty, które chciałem wam pokazać, to byście zobaczyli, że takie posty naprawdę się sprawdzają. Więc prezentowanie tego, co dzieje się w firmach, daje fajne rezultaty, pod warunkiem, że mamy dobrze targetowaną grupę docelową. Jak widzicie, zaprezentowanie usług, czy tego, co akurat właśnie się wydarzyło w waszej firmie, coś nowego, daje bardzo fajne efekty wizerunkowe. Zobaczcie, że tutaj nie ma postów, gdzie są 2-3 polubienia, tylko jest ich trochę więcej. Natomiast to, co bardzo fajnie się też sprawdza, to też pokazywanie swojego zespołu. Dlatego, że my przedsiębiorcy mamy to do siebie, że zazwyczaj albo ukrywamy się za swoją marką i mówimy wszystkim nazwę naszej firmy, albo tworzymy markę ja, że firma to tylko ja, tak? Natomiast no, jeżeli chcemy rozwijać nasze biznesy przy większej efektywności skali, wiadomo, że musimy też budować wizerunek ekspercki naszego zespołu i to się bardzo fajnie sprawdza w kampaniach marketingowych, ponieważ to wzbudza zaufanie do pracowników, którzy faktycznie obsługują naszych klientów. Możecie zaprezentować waszą pracę, możecie w żartobliwy sposób odnieść się, ja to nazywam niszczycielem konkurencji, tutaj mamy mechanika pojazdu Urysia w garażu. Wygenerowało też trochę zainteresowania, 67 polubień, więc parę osób to przeczytało. Możemy też zastosować takie posty typu bitwa. Posty te mają na celu zaangażowanie ludzi w zabawę z naszą marką. To jest fajny sposób na to, żeby ludzie chcieli bawić się z naszą marką, a jak będą się bawić z naszą marką, to chętniej będą później nas zapamiętywali. Możemy pójść też w bardzo żartobliwy sposób do tego, aby rozbawić naszych internautów. Jak widać, to też fajnie się sprawdza przy niewielkich stosunkowo zasięgach, bardzo duże zaangażowanie użytkowników. Polecam wam, żeby to robić, natomiast musimy też uważać przy kreowaniu marki, aby nie wyjść na firmę taką trochę prześmiewczą, bo to, co przed chwilą zauważyliście, okej, fajnie, że ludzie będą się z nami bawili, natomiast no jednak powinni nas postrzegać jako specjalistów, jako ekspertów od tego, czym się zajmujemy i do tego bardzo fajnie sprawdzają się materiały wideo, na przykład z poradami. Tutaj Daniel udziela jakiejś jednej porady, tutaj Piotrek udziela też jakiejś porady odnośnie tego, jak zabezpieczyć samochód w trakcie po wypadku. Możemy też stosować klasyczne spoty reklamowe, to też mimo, że budzą mniejsze zainteresowanie, ale może inaczej, mniej lajków generują, ale generalnie wyświetleń też mają sporo. Możemy też stosować bardzo krótkie spoty, które na Facebooku ostatnimi czasu bardzo fajnie się sprawdzają. Ja polecam stosowanie takich 10-20 sekundówek z życia marki. W zasadzie tam nie ma zazwyczaj lektora, nie ma jakiegoś większego kontentu, jest tylko kilka migawek. Natomiast stosowanie takich migawek regularnie powoduje, że ludzie chętnie to oglądają. No i jak sprawić, żeby ci ludzie ci później zaufali, tak? No bo będą się z nami bawili, będziemy budowali ten wizerunek ekspercki i tak dalej. Ja wychodzę z założenia, że trzeba pokazywać efekty. Bo jak pokazujemy efekty, no to wtedy łatwiej komuś jest nam zaufać po prostu. Ja bym chciał wam pokazać kilka efektów oprócz tych wizerunkowych, które przed chwilą widzieliście, efektów sprzedażowych. To jest wynik pracy nad stroną internetową, chyba jednym z największych kombajnów, które dotychczas robiliśmy, ze względu na integrację z dużym systemem informatycznym. Po roku czasu współpracy, wielu spotkań, analiz, udało nam się stworzyć bardzo użyteczną stronę dla Centrum Medycznego Sanitas. Natomiast tutaj chciałbym wam pokazać jeszcze dwa screeny z kampanii, które robimy aktualnie dla naszych klientów. Jak zwrócicie uwagę, tutaj jest data do wczoraj,
Więc do wczoraj jedna kampania sklepu internetowego wygenerowała 96 tysięcy złotych sprzedaży. Generalnie kiedyś mnie takie wyniki cieszyły. Dzisiaj cieszą mnie wyniki takie, jak widzicie tutaj. To jest przykład innej kampanii dla innego sklepu internetowego. Również 20 dni tego miesiąca wygenerowaliśmy 80 tysięcy złotych sprzedaży przy stosunkowo niewielkich nakładach 8 tysięcy złotych. No i to, co jest moją prawdziwą perełką, screen z wczoraj. Przez 20 dni wygenerowaliśmy 1 015 000 złotych sprzedaży. To było do południa wczoraj. Dzisiaj już jest tam 1 100 000. Żeby takie wyniki robić, stosujemy już kompleksowo wszystkie narzędzia marketingu internetowego, które mamy do dyspozycji, czyli Facebooka, czyli wyszukiwarkę Google, zarówno reklamę sponsorowaną, jak i pozycjonowanie. Stosujemy wideo marketing, stosujemy mailingi, Ceneo, jak tutaj widzicie, więc tego jest naprawdę dużo. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy pomogli Wam budować Wasz wizerunek w internecie, generować sprzedaż, pozyskiwać nowych klientów, to serdecznie zapraszam. Natomiast chciałbym się podzielić z Wami taką moją sentencją. Magia w kreowaniu marki, od której klienci sami chcą kupować, polega na budowaniu wizerunku eksperta, któremu ludzie z czasem zaczynają naturalnie ufać. Dziękuję serdecznie za uwagę.